Donald Tusk zapowiada wielkie odchudzanie w Radzie Ministrów. Po tym, jak sformułuje wolny opozycyjny rząd, dodatkowo zapowiada likwidację kilku ministerstw, wywalenie kilkudziesięciu ministrów, wiceministrów, a także doradców, a także pełnomocników, a także reprezentantów. Ja wiem, że ta lista jest długa, ale to dzięki PISowi. Jest tyle dziwnych różnych stanowisk. Co więcej, Tusk zapowiada także to, że będzie zdecentralizowana rola ministerstw, czyli na przykład powstanie ministerstwo poza Warszawą, co jest akurat normalne na świecie, ale nienormalne w polskim komunistycznym PZP-owskim, e, przepraszam, pisowskim kraju. Chcecie więcej wiedzieć? Zostańcie do końca. Ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu nie będę rozliczał Tuska, bo nie jestem z TVP. Ale będę delikatnie mu przypominał to, co obiecał w kampanii wyborczej i co spowodowało, że wiele set tysięcy, jak nie milionów nowych wyborców poszło właśnie głosować na wolną opozycję. Tusk zapowiada odchudzenie ministerstw, odchudzenie w Radzie Ministrów. Nie jest to trudne, bo dzisiaj mamy 28 ministrów. 28 ministrów na 17 ministerstw, czyli mamy 11 ministrów nierobów, ministrów bez takich jak Dworczyk, Kowalczyk czy Ścigań. No ale oczywiście w wolnej Polsce to są nieroby, natomiast w Polsce Kaczyńskiego, Dworczyk, Kowalczyk to byli ministrowie, Którzy mieli teki, stracili te teki, ale nie mogli stracić limuzyn, dodatków, ochrony, dostępu do mediów publicznych. Dalej musieli być ministrami, bo musieli głosować tak, jak Kaczyński chciał. Do tego dochodzi pani ścigaj, która wywodzi się od Kukiza, no cóż, pani ścigaj zdradziła Kukiza. No tak, Kukiz zdradził swoich wyborców, to ścigaj zdradziła Kukiza. Hmm, fortuna kołem się czy panie Kukis, prawda? No ale wracając, pani Ścigaj też żeby głosować zgodnie z tym jak partia każe, musiała dostać tekę ministerialną. No i tu dochodzimy do sedna. Nie tekę. Stała się ministrem bez teki odpowiedzialnym za rzeczy, za które nie trzeba być odpowiedzialnym, bo inne ministerstwa na przykład polityki społecznej są już za to odpowiedzialne. No ale cóż, w państwie PiS wszystko jest możliwe. Do tych 20 Ośmiu ministrów dochodzi jeszcze z ponad 120 wiceministrów, co daje razem 150 gęb, gąb do wyżywienia. No i ta partia PIS potrafiła je wyżywić. Oczywiście dochodzimy do takich kuriozalnych ministrów czy wiceministrów, którzy naprawdę nic nie robią, ale po to, żeby oni lub ich trzech, czterech kolegów głosowało razem z PISem. No cóż, dostali wiceministra, a koledzy dostali na przykład posadę w NCBR-ze czy w innej spółce Skarbu Państwa. Donald Tusk na jednym z wieców na Śląsku zapowiedział stworzenie nowego ministerstwa. Ministerstwa przemysłu. Mam nadzieję, że Ministerstwo Przemysłu nie będzie nowym ministerstwem, a jedynie ministerstwem połączonym, czyli weźmie na przykład Ministerstwo Aktywów. Jak to się nazywało? MIT, Ministerstwo Aktywów Państwowych, map, a map, Ministerstwo Aktywów Państwowych, do tego dorzuci jakieś inne ministerstwo i powstanie Ministerstwo Przemysłu, które następnie zostanie przeniesione z Warszawy na Śląsk. Przenoszenie ministerstw ze stolicy do dużych ośrodków społecznych w danym kraju jest normalne. Bundestag jest w Berlinie, oczywiście, ale na przykład już sąd. Najwyższy nie jest Berlin, jest poza Berlinem. Jest chyba we Frankfurcie nad Menem, ja z tego co pamiętam. W we Francji, w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach na świecie jest to normalne, że przenosi się, decentralizuje się ośrodki. I na przykład bardzo mądrym rozwiązaniem byłoby przeniesienie Ministerstwa Rolnictwa na wschód Polski, na przykład do Białego Stoku. Dlaczego? Dlatego, że jakby rolnicy chcieli sobie protestować, to by sekurwa protestowali w Białym Stoku, a nie w Warszawie. I wtedy by zobaczyli mieszkańcy Białego Stoku. Roku, jak to jest żyć podczas permanentnych strajków? No, taki pomysł na przyszłość, panie Donaldzie. Natomiast wieść gminna. No dobra, nie gminna, ale wieść z korytarzy sejmowych niesie, że cała ta dzisiejsza banda ministrów, wiceministrów, doradców, pełnomocników ma być odchudzona o ponad 20%. Do tego mają jeszcze powstać ministerstwa, które mają mieć sens nie tylko w zakresie technicznym, ale także kompetencyjnym. Czyżby sens wracał do polskiej polityki? No i ja jestem bardzo za tym. Tylko mam nadzieję, że Donald Tusk nie zostanie ociosany w tym momencie przez stronników, bo już słychać takie głosy, że nie wolno nic zmieniać na chybcika i dopełni tego, co obiecał, czyli odchudzi Ministerstwo o te 20-30%. Dzisiaj jest niestety tak, że jest na przykład minister edukacji odpowiedzialny za szkoły podstawowe i licea, a także program w tychże jednostkach. Do tego mamy ministra odpowiedzialnego za studia, czyli nauczanie wyższe. Szkoda tylko, że Kaczyński nie powołał jeszcze ministra odpowiedzialnego za przedszkolaków. Wtedy byłby już komplet. Wystarczy połączyć te dwa ministerstwa i mamy już oszczędności, panie Donaldzie. Do tego mamy jeszcze Minister Rozwoju i Technologii. Rozwój i technologia to takie nowoczesne, ale zaskoczę was, bo mamy jeszcze ministra do spraw cyfryzacji. To chyba jeszcze nowocześniejsze. A czy w tych czasach rozwój, technologia i cyfryzacja to nie jest jedno i to samo? Oczywiście, że jest, ale trzeba było dać panu Cieszyńskiemu fuchę. Pan Cieszyński to ten od tych respiratorów, co tam 70 baniek gdzieś nam zginęło, czy tam 50, już nie pamiętam. Trzeba było dać mu fuchę, więc stworzono kolejne ministerstwo i dzięki temu Cieszyński ma robotę. Ludzie są zadowoleni z grupy Cieszyńskiego, z grupy Cieszyńskiego. Proszę, to tak zabrzmiało jak grupa Pruszkowska. No ale mniej więcej o to samo chodziło. Chodziło o wyłudzanie pieniędzy z ministerstwa, ze skarbu państwa. No okej, okay. idziemy dalej. Co ciekawe, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji w wielu przypadkach mają te same kompetencje. I wyobraźcie sobie, że żeby te kompetencje były rozstrzygane. Rozstrzygane, niewypełniane, tylko rozstrzygane, bo czasami jeden minister chce zrobić a, i drugi też chce zrobić a, to w tym momencie kompetencją rozstrzygania, rozjednania, pojednania został obdarzony pan premier Mateusz Morawiecki. Więc jak Cieszyński z innym ministrem się nie mogą dogadać, wtedy przychodzi dobry wujek Mateuszek i robi porządek. Z dziećmi, które na siebie donoszą. Tak na marginesie, to na cholerę my ich utrzymujemy aż tylu. Ale dobra, pokażę Wam kolejne przykłady, więc może sami zrozumiecie, że utrzymywanie bandy tych nierobów jest bezsensowne. Mamy na przykład ministra od spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych, ale mamy także ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. Więc minister bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych. Wchodzi w kompetencje ministra obrony, a także ministra spraw wewnętrznych. I jak jest problem, to kto rozwiązuje ten problem? Mateusz Morawiecki. Ciekawa funkcja, taki rozjemca. No ale dobra. Pan Hoffman dostał tę funkcję w ministerstwie tylko dlatego, że trzeba było. Brawo, dokładnie, że trzeba było mu dać coś, aby on i jego trzech kolegów głosowali razem z linią partii. Dostali ministerstwo, nie dostali za bardzo władzy, bo i tak władza spoczywa w rękach Morawieckiego premiera, a tak naprawdę premiera, czyli Kaczyńskiego, no bo nad premierem Morawieckim zawsze był sobie Kaczyński. Więc jest to ministerstwo, ale za wiele zrobić tam nie mogą. No cóż, dochodzimy do takiego kuriozum, i wiem, że to głupio zabrzmi, ale w tym rządzie geniuszy jest wielu. Wielu. Począwszy od Kaczyńskiego, skończywszy na Kowalskim. Tak, Kowalski też jest ministrem, wiceministrem rolnictwa, żebyście wiedzieli. Ale jak powiem wam, że mamy ministra, który zajmuje się programowaniem prac rządu i nie siedzi i nie robi tego w języku kodowania na komputerze, tylko siedzi i myśli, 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 albo w nosie, dubie tak naprawdę i zastanawia się, co by tu zaprogramować. Zaprogramował coś, Leci do premiera, a premier mówi: No, co ty stary, po co ty robiłeś? Ty usiądź, ty nic nie rób. I fan Schreiber, tak dokładnie ten sam Schreiber, który jest mężem Marianny Schreiber, ministrem odprogramowania prac rządu. Czym on się kurwa zajmuje, jak ten program wróć, jak ten rząd nic nie robi? Poza... A ja wiem. Cholera, on programował całą kampanię wyborczą. No dobra, to już się sprawa rozwiązała. Tutaj muszę jeszcze wam dodać, iż każdy z ministrów ma swoich doradców oraz pełnomocników, a ta liczba jest dokładnie znana nikomu. Nikomu, bo ci doradcy są tak pochowani w niektórych komisjach, na przykład podsmoleńskich, z których się nic nie dowiesz, bo jest ściśle tajna, w niektórych ciałach zewnętrznych są pochowani. Tego się nikt nie dowie. Jedyne co dzisiaj wiemy, bo tu jest o, o konieczność raportowania, to fakt, że rząd polski ma 60 pełnomocników. Czyli każdy minister, każdy z 28 ministrów ma przynajmniej dwóch pełnomocników. Ale moim ulubionym, najlepsiejszym pełnomocnikiem jest pełnomocnik do spraw wspierania reformy w Mołdawii. Tak kurwa, w Mołdawii. A kto wspiera reformy w Polsce? Hmm, no dobra, ale i tak lubię tego pełnomocnika. Można by się zastanowić, tak na koniec, po cholerę ich tam tylu jest i dlaczego ich kompetencje się zachodzą. Pierwszy powód, dlaczego ich tam tylu jest, to fakt, że Kaczyński musiał kupić sobie lojalność. Kupił sobie poprzez stworzenie ministerstw, wiceministrów, danie im limuzyn, gabinetów, asystentek, sekretarek budżetów. Długo by wymieniać? Ale kupił sobie ich. W ten sposób, na przykład, jednego z moich ulubieńców, Kowalskiego. Kowalski ledwo wszedł do Sejmu, więc, panie Kaczyński, ta inwestycja się słabo opłacała. No ale, okej, okay. starszy, niedołężny człowiek. Po drugie, to fakt, że trzeba było. Rozmyć odpowiedzialność. Tak dokładnie, bo jeżeli mamy jedno ministerstwo, które zachodzi kompetencjami na drugie, i mamy trzecie ministerstwo, które jeszcze zachodzi na to pierwsze, to jak coś pójdzie nie tak, a poszło trochę często coś nie tak w tym rządzie, to nie ma niby winnego. Ale spokojnie, panowie, my jesteśmy inteligentni, my znajdziemy tego, który wydał decyzję. Na przykład wybory kopertowe, wszyscy myślą, że to tylko Sasin. Ale to także jest Poczta Polska, czyli jest to Ministerstwo Gospodarki, czyli na przykład premier Mateusz Morawiecki. A jeszcze to był ten szef od bezpieczeństwa. Kto to był? A wtedy to był tym szefem od bezpieczeństwa Kaczyński. Nie bójcie się, znajdziemy. Okay? Trzeci powód, moim zdaniem najbardziej sensowny, to to, że master of disaster, czyli Jarosław Kaczyński, jest po prostu już niedołężnym, starym człowiekiem i nie wiedział do końca, co się dzieje w jego stajni. Stajnia Kaczyńskiego rozrastała się bez kontroli. On stracił kontrolę nad wszystkim, bo nie wierzył do końca, że może mieć takich debili i idiotów w swoim rządzie. Panie Jarosławie, nie docenił pan ich. Naprawdę. No ale oczywiście na koniec. Mogę się mylić. Proszę, napiszcie w komentarzu, czy się mylę, czy mam rację. Za każdy komentarz, suba lub lajka. Już teraz bardzo wam dziękuję. Na razie, cześć wam i do zobaczenia. Może jutro?